Jest kilka elementów, które są istotne, zanim zaczniemy prowadzić biznes. Bo przede wszystkim powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ja chcę prowadzić ten biznes. Czy to jest sposób, nie wiem, na życie, w tym znaczeniu, że chcę mieć więcej wolnego czasu, to na początku tego czasu nie będziemy mieli więcej, ale później możliwe. Druga rzecz, czym ten biznes ma się wyróżnić na rynku? Ponieważ wiele biznesów, które powstają, często mają problem w tym pierwszym okresie, żeby pozyskać klienta. I przede wszystkim my sami musimy wiedzieć, jaki sposób na rynku zaprezentować nasze nowe dziecko, dziecko czyli nasz biznes, tak, żeby ten klient chciał e, to kupić. Wiele znamy pomysłów, które nigdy nie ujrzały światła dziennego z tego względu, że A albo nie było pieniędzy na rozpoczęcie, B, dokładnie nie wiedzieliśmy, jak rozpocząć. Tak więc jak już mamy pomysł. To później oczywiście przejdźmy już do tej części, która wymaga sporo pracy. Typu, co będziemy robić dzień po dniu? Możemy tutaj rozdzielić jakby dwie funkcje, czy też dwa źródła wsparcia. Wsparcie ze strony różnego rodzaju urzędów. No i tutaj to, można powiedzieć, to wsparcie sprowadza się do tego, że w tej chwili wypełniamy trochę mniej dokumentów niż to miało miejsce kilka lat temu. Natomiast czy w urzędach dostaniemy wsparcie w postaci, co mam zrobić na początku, jak mam pozyskiwać klienta? Raczej nie. Druga, drugie źródło wsparcia to są na przykład najbliżsi znajomi lub ktoś, kto już otworzył ten biznes. I wtedy, oczywiście, jeżeli to jest osoba praktyczna, a nie, teore, a nie teoretyk, czyli ktoś, kto już faktycznie prowadził biznes, to ta osoba może nam wskazać tutaj pewne elementy, które są istotne na początku naszej drogi jako przedsiębiorcy. No i ostatnie forma to są różnego rodzaju instytucje, które mogą nam pomóc w uzyskaniu środków finansowych. I tu na rynku, oczywiście, jeżeli ten pomysł będziemy mieli. Dobrze opisane. Jeżeli będziemy wiedzieć, co chcemy zrobić od początku i widzimy, że jak my zaczniemy na przykład następnego miesiąca, to w ciągu najbliższych tygodni, czy może dni, jeżeli by się udało, byśmy już mogli sprzedać nasz produkt i uzyskać pieniądze, to wtedy, jeżeli jest to instytucja finansowa, która potrafi obsługiwać przedsiębiorców i rozumie tych przedsiębiorców, to na rynku możemy uzyskać kapitał na rozpoczęcie naszej działalności. Wiemy o tym, że do 5 roku przeżywa tylko 30% firm. Po pierwszym roku w sumie pada też około 25-30%. To jest bardzo duży odsetek. My analizowaliśmy, jak to wygląda na rynku, jaka jest główna przyczyna tego, że te firmy po prostu nie dożywają kolejnych lat. No, jeden z pierwszych, jeden z ważniejszych argumentów to jest dostęp do finansowania, ale również problemy z płynnością, bo często jest tak, że przedsiębiorca nawet może sprzedać dany produkt, wystawi fakturę i na te pieniądze czeka. W związku z tym no, zaczęliśmy analizować, co możemy tutaj zrobić. Między innymi wprowadziliśmy usługę factoringową, która polega na tym, że te pieniądze można uzyskać wcześniej. Kolejnym takim aspektem, który determinuje to, że dany przedsiębiorca przeżywa, jest fakt, czy ten przedsiębiorca się rozwija i wie, w którym stopniu, w jakim stopniu należy uczyć się prowadzenia biznesu. Dlatego postanowiliśmy między innymi zrobić coś takiego, żeby tym przedsiębiorcom przekazać trochę wiedzy, typu jak pozyskiwać klienta, jak prezentować swoją ofertę, wprowadziliśmy pewnego rodzaju sesje treningowe.